Umysł, intelekt, wolna wola. Nawiązując do tego, co było wcześniej mówione, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy mamy wolną wolę. Punktem wyjścia będzie tutaj fakt, że stanowiło to przedmiot rozważań filozofów przez setki lat, czysto spekulatywnych, nie opartych na niczym. Neuropsychologia, rozwijająca się od czasów Wernickiego, Broki, którą ostatecznie kamienie węgielne pod nią zbudował niejaki Aleksander Uria, zainteresowanych zachęcam do lektury doskonałych pism Saksa, na przykład człowiek, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Neuropsychologia pozwala nam już dziś sformułować jedną ważną tezę. Każdemu stanowi psychicznemu, każdy stan psychiczny, emocja, pewne myśli, pewne skojarzenia, obrazy, ale też pewne stany wolicjonalne, one nie wiszą w powietrzu. Nie są stanami żadnej duszy. One są ściśle powiązane. Nie wejdziemy tu w pułapkę intelektualną, próbę powiedzieć, czym są ontologicznie. Wiemy jedno. Są funkcją, są ściśle powiązane z pewnymi stanami neurofizjologicznymi mózgu. I te stany neurofizjologiczne mózgu ostatecznie, proszę Państwa, redukują się do pewnych układów molekuł, cząsteczek, przeważnie dość skomplikowanych, które są wprawiane przez ruch, przez oddziaływania elektryczne, elektromagnetyczne, a ściśle elektrosłabe. To wszystko. Pierwotny determinizm z Lametriego wywodzi się jeszcze z mechaniki klasycznej. Przypomnijmy, proszę Państwa, dla dowolnie skomplikowanego układu mechanicznego, a takim przecież są też układy molekuł, na które oddziałują pewne pola elektromagnetyczne, wprawiając je w ruch, znając pęd i położenie każdej składowej, każdego elementu, w momencie T0 będziemy znali ich położenie w momencie T1. Obliczenia mogą być bardzo skomplikowane, ale są zawsze wykonalne. To tak zwany demon Laplace'a, znany każdemu studentowi filozofii. Jeśli zatem każdy stan psychiczny, każdy stan mentalny, każdy akt woli rzekomo wolnej jest tylko i wyłącznie czymś, co jest nadbudowane nad pewną strukturą materialną, jedynie rzeczywiście istniejącą, takim stanem neurofizjologicznym, który jest wyrażany jako pewien stan zbioru molekuł, pewien stan zbioru cząsteczek i oddziaływań, wzajemnych oddziaływań, napędzanych można być polami elektromagnetycznymi, to każdy stan przeszły będzie w doskonały sposób zdeterminować stan przyszły. My wiemy, że mechanika kwantowa i zasada nieoznaczoności położyły temu kres, ale tylko pozornie. Bo o ile wiemy, że zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga nie można wyznaczyć położenia i pędu cząstki jednocześnie, paru innych wielkości w ten sposób skorelowanych również, to wiemy też, że samo prawdopodobieństwo opisujące położenie cząstki i tak dalej rozchodzi się już całkowicie deterministycznie. A więc o ile pęd i położenie tych cząstek, załóżmy, że są to molekuły cząstek białka tworzących nasz centralny system nerwowy, pęd i położenie samych cząstek nie jest wyznaczalny, to wartości średnie, to wartości oczekiwane, wariancje ich odchylenia do położenia i pędu są całkowicie deterministyczne i wyznaczalne. W tej sytuacji argumentacja zwolenników wolnej woli, którzy przy użyciu mechaniki kwantowej, mechaniki falowej bronią wolnej woli, wydaje się niestety mocno, mocno naciągana. Gdyby tylko do tego miała być wolna wola zredukowana, to podobnie z teorią chaosu czy teorią fraktali i stosowaniem pojęć matematycznej, matematycznej teorii układów dynamicznych, jest to chaos, ale jest to chaos całkowicie deterministyczny. A teraz dowód empiryczny, bo mówiliśmy o teorii czysto empirycznej. Neuropsychologia wydaje się mieć absolutną rację. Przecież depresję dzisiaj leczymy, podając substancje, które obniżają wychwyt zwrotny serotoniny. Czyli mówiąc krótko, jedyne co robimy, to podwyższamy poziomy pewnych substancji, które wpływają na przewodnictwo elektryczne. Bo na tym polega manipulowanie poziomem serotoniny, adrenaliny czy noradrenaliny. W ten sposób zwiększamy napęd, poprawiamy samopoczucie, zwiększamy, można powiedzieć, poziom ogólnego optymizmu człowieka, poprzez manipulowanie stężeniem pewnych substancji chemicznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Podkład materialny dla naszego procesu psychicznego wydaje się być absolutnie fundamentalny.
Wszelkie tezy deterministyczne wydają się coraz bardziej uprawnione. Nie jest tak, że w obecnym stanie jesteśmy w stanie skonstruować mapę mózgu, która szczegółowo danej reakcji chemicznej, danemu procesowi w obrębie synaps przyporządkowuje konkretną myśl. Jeszcze nie. Ale jesteśmy też znacznie bliżej tego i z każdym dniem można powiedzieć coraz bliżej, szokująco blisko. W tej sytuacji dawna koncepcja wolnej woli absolutnie nam zanika i ginie. Jesteśmy zdeterminowani w stopniu znacznie większym niż się wydaje, a determinizm genów czy determinizm socjalizacji będzie ostatecznie zawsze przecież przekładać się na pewne procesy neurofizjologiczne zachodzące w naszym układzie nerwowym. Także smutne, ale pierwotnie po zdetronizacji z roli dzieci Boga zostaliśmy też zdetronizowani z istot obdarzonych oprócz cielesności także wolną wolą, świadomością, jako czymś ontologicznie, istotowo innym od cielesności. A tu okazuje się, że jednak jesteśmy tylko częścią przyrody. Zresztą tu jest coś ważniejszego niż sama wolna wola. Ważniejsze wydaje się być to, że jakakolwiek świadomość, umysł, psychę, dusza nie istnieje w sensie ontologicznym. Istnieje mózg, istnieje centralny system nerwowy. I jakaś emergentna, jak to mówi Penrose, chyba też troszkę, nie umiemy ontologicznie ująć, czym jest ta odrębność. Każdy z nas wie i czuje, czym jest odrębność naszej świadomości, naszego umysłu w stosunku do mózgu. Ale wiemy jedno, nie może istnieć świadomość bez mózgu. Być może w przyszłości bez odpowiednio skomplikowanego układu półprzewodników, układu niebiałkowego, będącego nośnikiem pewnej aktywności elektrycznej. Też myślę, że tak będzie. Taki ontologiczny monizm substancjalny mówi, że istnieje przyroda, istnieje świat. Świat to przyroda. Obiektywnie odpowiednio skomplikowane układy mają pewną zdolność, którą mamy, nazywamy życiem. Jeszcze bardziej skomplikowane mają pewną zdolność, którą nazywamy świadomością. Bo to by znaczyło też, że ma rację Lem, ma rację też Harari i część tak zwanych transhumanistów, którzy mówią, jeżeli stworzymy odpowiednio skomplikowane układy, można powiedzieć sieci quasi-neuronalne, które będą mogły funkcjonować, wykonywać, w których realizowana będzie aktywność taka, jak aktywność elektryczna mózgu czy całego centralnego systemu nerwowego, być może w nich zaiskrzy nam światełko świadomości. Jeżeli świadomość czy życie są po prostu pewną funkcją odpowiednio skomplikowanych układów materialnych, dlaczego nie miałoby to zaskoczyć, jak twierdzi właśnie Lem, czy w pewnej mierze też Harari samo. Wtedy będziemy mieli ostateczny dowód, że zarówno życie, jak i świadomość tak naprawdę nie tyle pochodzi od Boga, co po prostu jest pewną funkcją świata, przyrody, to wszystko.